maleje ilość wszczętych postępowań przy wzrastającej ich wykrywalności. Taki wniosek płynie z rocznej odprawy, jaka odbyła się dzisiaj w suwalskiej policji. Na szczególną pochwałę zasłużyło trzech funkcjonariuszy z dochodzeniówki, ale pozostali policjanci również osiągają dobre wyniki, mówił podczas spotkania z mediami Adam Miezianko. Doskonałe wyniki osiąga na przykład posterunek policji w Filipowie, gdzie wykrywalność sięgnęła 90%. Podczas pełnego liczb spotkania, Komendant Suwalskiej Policji zwrócił uwagę nie tylko na osiągnięcia umundurowanych śledczych. Jego zdaniem poprawiła się sytuacja na suwalskich drogach. Miały na to wpływ liczne remonty ulic i wynikające z niego spowolnienie ruchu, otwarcie obwodnicy, ale też konsekwencja funkcjonariuszy drogówki. Przez cały 2019 rok odnotowano w naszym powiedzie 40 wypadków. Kilka osób straciło w nich życie znacznie więcej zdrowia. W statystykach jest mniej kolizji. Wciąż trwa mozolna walka z kierowcami siadającymi za kółko po spożyciu alkoholu. Tutaj na wyrozumiałość policjantów nie ma co liczyć, ale w innych przypadkach funkcjonariusze częściej niż dotychczas sięgają po pouczenie zamiast bloczka mandatowego. Do sukcesów, komendant Miesianko. Zaliczył rozbicie gangów włamywaczy i rozwiązaną sprawę nielegalnych wysypisk odpadów. Obecny na odprawie Czesław Frankiewicz zauważył, że według posiadanych przez ratusz danych, społeczeństwo miasta czuje się bezpiecznie, choć nie bez uwag. Tutaj wskazał na konieczność doświetlenia przejść dla pieszych, co podniesie bezpieczeństwo, czy wskazaną przez młodych ludzi w ankietach wysoką dostępność środków psychoaktywnych. Wyniki przedstawione na odprawie świadczą o dobrych tendencjach. Zauważył gość policjantów Jarosław Zieliński, do niedawna sprawujący nadzór nad policją. Podkreślił, że ta służba cieszy się od dwóch lat 75% zaufaniem społecznym i jest to najwyższy wynik w ciągu ostatniego 30-lecia. Komendant suwalskiej policji poinformował również o statystyce mapy zagrożeń bezpieczeństwa. A Od początku jej istnienia w powiecie zaznaczono ponad 7 tysięcy zagrożeń, z czego więcej niż 70% znalazło znalazło potwierdzenie.